5 lipca 1884 roku u podnóża Wawelu urządzono uroczystość wianków. Termin ten może dziwić, ponieważ wianki kojarzymy przecież z Wigilią Świętego Jana z 23 na 24 czerwca. Tym razem obchody musiały zostać przełożone na późniejszy termin ze względu na katastrofalną powódź, która dotknęła Kraków i okolice. Zdecydowano także, że będzie to okazją do zbiórki datków na poszkodowanych przez klęskę. O tym, jak wyglądały wianki w drugiej połowie XIX wieku, możemy dowiedzieć się z grafiki według rysunku Stanisława Tondosa z kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Widzimy, że dawne zwyczaje Nocy Świętojańskiej i Sobótki, kiedy to panny puszczały wianki na wodzie, a młodzieńcy przeskakiwali przez rozpalone ogniska, ustąpiły miejsca wyreżyserowanemu widowisku. Główną atrakcją stały się ognie sztuczne, które wystrzeliwano z udekorowanych chorągiewkami i lampionami galarów oraz łodzi. Wianki z 1884 roku były wyjątkowe także dlatego, że to wtedy po raz pierwszy pokaz sztucznych ogni przygotowała rodzina pirotechników mądrzykowskich. Zgromadzony na brzegach Wisły tłum widzów mógł podziwiać wynurzające się z wody ogniste węże i wybuchające z wiślanych fal wulkany ognia. Od tej chwili, aż po okres międzywojenny, to właśnie mądrzykowscy odpowiedzialni byli za pokazy fajerwerków podczas wianków. Warto też wspomnieć, że mądrzykowscy założyli pierwszą w Krakowie fabrykę ogni sztucznych, która mieściła się w ich domu na rogu ulic Łobzowskiej i Szlak. Byli oni innowatorami w pirotechnice. Ich produkty, zwłaszcza słynne ogniste młynki, znajdowały kupców nie tylko w Krakowie.